Witam serdecznie Państwa i rozpoczynamy sesję, którą zatytułowaliśmy Formowanie ukraińskiego narodu politycznego. Myślę, że jest oczywistością dla nas wszystkich tutaj, jak ważny to jest dzisiaj proces na Ukrainie. I pytania, które chciałabym postawić naszym panelistom, to pytanie o to, co się zdarzyło z tym procesem, z ukraińskim kształtowaniem, stworzeniem tego narodu politycznego na Ukrainie od momentu wybuchu wojny z Rosją. Czy prawdą jest takie często słyszane stwierdzenie, że nie ma jednego narodu politycznego na Ukrainie? Niektórzy mówią, że są dwa, niektórzy mówią, że są trzy. Czy te podziały się pogłębiają wskutek agresywnych działań Rosji? Czy przeciwnie, następuje integracja i wzmocnienie tej tożsamości jako takiej jednej, spójnej identyfikacji z państwem ukraińskim? I dzisiaj z nami są pani Iryna Bekeszkina, witam serdecznie, socjolożka, prezeska Fundacji Demokratycznej Inicjatywy, autorka publikacji z zakresu socjologii politycznej i elektoralnej, Andrii Portnow, historyk, redaktor, eseista, autor wielu prac naukowych, także z zakresu relacji polsko-ukraińskich. Paweł Kazarin, dziennikarz, publicysta związany z wieloma mediami telewizyjnymi, internetowymi, takimi jak Ukraińska Prawda, Chromackie Radio, a także Słon.ru, to akurat rosyjskie niezależne medium, i Wołodymyr Fesenko, politolog, dyrektor Centrum Stosowanych Badań Politycznych PENTA w Kijowie, członek Rady Publicznej przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych Ukrainy. Ja bym miała taką prośbę do prelegentów, żebyście Państwo spróbowali się zmieścić w 8, maksymalnie 10 minutach, po to, żeby pozwolić sali na zadawanie pytania, na dyskusję, żebyśmy wszyscy mogli uczestniczyć w tej rozmowie. I bardzo proszę, może ja bym zaproponowała, tak? Można tak? Czy... Ja proszę Irynie. Tak? Dobrze, to zacznijmy od prezentacji. Bardzo proszę. Tak, tam ja będę chcę. Socjolog można prosto jako socjolog chciałam przedstawić tu kilka takich bardziej obiektywnych faktów, które jakichś wskaźników, które potwierdzają te tendencje dotyczące tożsamości. Dla młodego państwa jest ważny ten proces, kiedy ludzie utożsamiają się z państwem. Jest to kluczowa charakterystyka, czynnik, który świadczy o przywiązanie do państwa młodego. Od czasów niezależności większość z tych, którzy brali uczestniczyli w referendum niepodległościowym, to było 92% uczestników. W tym sensie zawsze wskaźniki były bardzo dobre. Ale później, jeżeli chodzi o hipotetyczne głosowanie ponownie za niepodległość Ukrainy, te wskaźniki się różniły. Było dużo, powiedzmy tak, jeżeli chodzi o tych, którzy uważali, byli, że Ukraina dopiero odstanie prawdziwie niezależność, uzyska wtedy, kiedy pozbędą się z tych osób, które przeszkadzają. Jeżeli właśnie to był taki motyw w latach 90., że było takie przeświadczenie, że Ukraina jest wykorzystywana przez centrum Moskwy. Później w latach 90. doświadczyliśmy bardzo dużego kryzysu
gospodarczego, spadu poziomu życia. Ja w latach 90. przeprowadzałam takie badanie na południu i wschodzie Ukrainy i wówczas około połowa osób, z których głosowało za niepodległość Ukrainy, stwierdziło wówczas, że być może nie głosowaliby ponownie, gdy sytuacja poprawiła się z gospodarką, poprawiła się też stosunek respondentów do państwa ukraińskiego. Ja jako pracownik z Instytutu Socjologii prowadzimy stałe badania i na ten temat i pomożemy porównywać te, powiedzmy, utożsamienie, powiedzmy, z ukraińskim obywatelstwem. Państwo widzą diagram, począwszy od 1992 roku. Linia czerwona to jest tożsamość narodowa. Kim pani lub pan z siebie utożsamia? Trzeba było wybrać jedną charakterystykę i widzimy dynamikę tego procesu. Widzimy, że w 2002 roku te linie były prawie takie same, zbliżyły się na siebie. Lokalna, regionalna identyfikacja i narodowa. Wskaźnik się zmienił, ten czerwona linia w 2005 roku po pomarańczowej rewolucji, później zmniejszyła się dynamika, a bardzo duży wzrost tej tendencji jest w 2013 roku po rewolucji godności. Ludzie odczuli swoją przynależność do Ukrainy jako państwo. Przede wszystkim wzrost odnotowaliśmy na wschodzie i południu kraju. Ja pamiętam, ponieważ jeździliśmy z badaniami tam na wschodzie i południu kraju, nie było tyle, powiedzmy, obecne w przestrzeni publicznej symboli narodowych, flagi, etc., jak po rewolucji. Teraz widać regionalną identyfikację. Czerwona to jest barwa, świadczy o przynależności, powiedzmy, narodowej, a niebieska to jest regionalna. Czyli czerwony kolor dominuje we wszystkich regionach. Na południu być może mniejsze jest różnice. Natomiast Donbas, orientacja, powiedzmy, narodowa jest większa niż regionalna. To jest po raz pierwszy w historii takie wyniki. Jeżeli chodzi o głosowanie ponownie o niepodległość, mamy wzrost. Mamy 79% osób, które by ponownie zagłosowałoby w referendum, gdyby takie odbyło się. Mniej więcej odpowiada to liczbom z 90. lat, ale sytuacja jest inna. Po tylu latach prób, po tylu latach, po latach wojny, Ukraińcy w większości, jak widać z badania, zagłosowaliby za niepodległość. Pytanie stało się tak. Następne pytanie w kwestionariuszu, czy jest pan dumny z tego powodu, że jest pan lub pani obywatelem Ukrainy? Widzimy tutaj wzrost po pomarańczowej rewolucji i drugi wzrost po rewolucji godności. Jest wysoki wskaźnik z powodu bycia obywatelem Ukrainy. Bardzo interesujący diagram, który przedstawia monitoring, jest to Instytut Socjologii. Jakie odczucie mają państwo, kiedy myślą o przyszłości Ukrainy? W 2013 roku być może wówczas, powiedzmy, mamy wówczas pewny poziom, powiedzmy, rozwoju gospodarczego, ale mamy też duże, na przykład, nadzieja. Aż w 2013 roku, gdy sytuacja, na przykład społeczna, się drastycznie pogarsza.
agresywnemu worgu, to taki wles... Podczas konfrontacji z o wiele silniejszym wrogiem my widzimy taki wzrost pozytywnych emocji i wiary w ławę własne siły. Też wzrost jest odczucie zagrożenia. Nawet w 2013 roku to było większe odczucie. Teraz nieco zmniejszyło się. Z czym wiąże się to zjawisko? I jeżeli mówimy o tożsamości, to powinniśmy pamiętać o tym, że Ukraina była podzielona od początku swojego istnienia. Tak, jeżeli w przybliżeniu mówiąc prosto, to połowa mieszkańców Ukrainy, obywateli chcieli integracji z Zachodem, a połowa chciała integrować się z Rosją. Czyli w pewnej sensie też była duża liczba osób, które preferowałyby integrację obustronną. Po rewolucji niebiescy, czyli to są osoby, które wypowiadały się za integracją z Rosją i Białorusią, to od roku 1995. Po tym, jak wschodni kierunek, powiedzmy, został wschodnia preferencja została zniszczona przez agresję rosyjską, jest jeszcze 25% osób, które wypowiadają się za integrację z Rosją, nie bacząc na wojnę w Donbasie. Ale wektor ten, powiedzmy, stosunków zagranicznych jest marginalizowany stopniowo. Większość osób wypowiada się za bliższe stosunki z Unią Europejską. Widzimy, że mamy 25% osób, które chcą integracji z Unią Europejską. Jest pewne rozczarowanie tutaj z integracją europejską, ale jest to stałe. Jeżeli chodzi o najbardziej kontrowersyjną kwestię, to było stosunek do NATO. Zazwyczaj większość osób wypowiadała się w ten sposób, że nam nie trzeba poszedł z NATO, ponieważ jesteśmy krajem neutralnym. I tak było najbardziej powszechna opinia Ukraińców. Inaczej było w przypadku Ukrainy Zachodniej, kiedy to mieszkańcy tego regionu wypowiadają się za członkostwem w NATO, 50% byli za, 60% przeciw. Obecnie NATO na zachodzie. Zachód i centrum Ukrainy wypowiada się za członkostwem w NATO. Na wschód i południe Ukrainy jest przeciwny, ale nie są to aż tak duże różnice. Trzeba pamiętać, że na Donbasie też zachodzą bardzo takie wyraziste zmiany. Donbas nie jest regionem monolitnym. Na przykład 0,3% procent mieszkańców na Donbasie przed wojną były zwolennikami integracji euroatlantyckiej, czyli NATO. Ale teraz te wskaźniki zupełnie inaczej wyglądają. Proszę spojrzeć na slajd. To jest przedstawione. To są te regiony obwodu łuchańskiego i donieckiego kontrolowane przez Ukrainę. Tam, gdzie można było przeprowadzić badanie opinii społecznej. Trzeba też rozumieć to, że części, powiedzmy, społeczeństwa, które są za NATO i przeciwko NATO, to są różne. 78% byłoby.
za NATO. 38 wspiera. Znaczy to, że te wskaźniki mówią, że to są, to jest to sprzeciw pasywny. Jeżeli chodzi o wsparcie, jest aktywny. Czyli ci, którzy są przeciwko NATO, nie głosowaliby w referendum. I ostatnie, taka perełka. Widać, że Polska wśród krajów i sąsiedzi z krajów zagranicznych jest najbardziej darzone sympatią. I powinniśmy też odczuwać pewną odpowiedzialność za to, że mamy bardzo pozytywny stosunek do Polaków. I to łączy, ten stosunek do Polaków łączy wszystkie regiony Ukrainy, czyli stosunek jest pozytywny, niezależnie od tego, czy jest na wschodzie to region, czy zachodni. I dlatego powinniśmy patrzeć w przyszłość, jeżeli chodzi o nasze stosunki bilateralne, patrzeć w przyszłość, ponieważ Ukraińcy widzą w Polakach wśród narodów Unii Europejskiej widzą swoją oporę, czyli też pomoc w swoim ruchu na zachód. Ja sądzę, że powinniśmy patrzeć w przyszłość, a nie w przeszłość. Oczywiście jeszcze są tutaj badania dotyczące różnych wydarzeń historycznych. Infografika wydrukowana jest przy wejściu do sali. To możecie Państwo zapoznać się z sondażami na temat wydarzeń historycznych. Niestety już nie mamy czasu, żeby dalej nad tym rozważać i dlatego oddaję głos następnemu mówcy. Доброго дня. Witam Państwa. Nazywam się Paweł Kazaryn. Jestem właśnie tym rosyjskojęzycznym Ukraińcem, którego stara się bronić Moskwa, więc jestem niejako chroniony przez Moskwę, tak jakby. Wciąż żyję, tak, jeszcze żyję. Ale jeżeli Państwu to nie przeszkadza, po prostu łatwiej mi jest rozmawiać w języku rosyjskim. Więc przejdę za Państwa pozwoleniem na język rosyjski. Jestem pewna symbolika. Jestem dziennikarzem. I dlatego rzeczy, o których ja będę mówił, nie zostały zbadane w ramach badań socjologicznych. Raczej to jest moja obserwacja za tokiem dyskusji, która odbywa się w społeczeństwie ukraińskim. Tak się stało, że na Ukrainie uważa się, że rzeczywista niepodległość ukraińska rozpoczęła się dopiero na początku pod koniec 2013, na początku 2014 roku. I wiele z moich kolegów uważa, że ten okres istnienia Ukrainy, czyli od roku 1991 po rok 2013, to jest istnienie Ukrainy w jakimś takim zmodyfikowanym formacie Ukraińskiej Republiki Radzieckiej. Można powiedzieć, że ten okres był okresem istnienia Ukrainy pod protektoratem gospodarczym Rosji. Czyli ta polityka wielowektorowości, o której tak lubią, a raczej lubili mówić politycy ukraińscy, to był produkt niezdecydowania. To był wynik tego, że elity, ale też i obywatele kraju chcieli żyć w taki sposób, by Ukraina wciąż mogła korzystać z zasobów radzieckich, czyli tych zasobów, które to Ukraina odziedziczyła po Związku Radzieckim. Ale wszystko się zmieniło w roku 2013 i w roku 2014. I moim zdaniem proces kształtowania narodu politycznego na Ukrainie powinniśmy odliczać właśnie od tego drugiego okresu, ponieważ Majdan i następna agresja Rosji na Krymie oraz w Donbasie doprowadziły do tego, że Ukraina pozbyła się iluzji.
ponieważ były pewne iluzje dotyczące wschodu i iluzje dotyczące Krymu, też były pewne iluzje dotyczące środkowej części Ukrainy, iluzje dotyczące tego, że Ukraina może dalej istnieć w układzie niezrzeszonym z jakimkolwiek blokiem. Również iluzję tego, że dążenie imperialistyczne Rosji już rzeczą przeszłości, częścią przeszłości, że Ukraina jest w stanie funkcjonować z Rosją w ramach normalnego współistnienia gospodarczego. Ale jak historia pokazuje, jak Moskwa to sama pokazała, te iluzje były zupełnie niepoparte. I to jest dość ciekawe, ponieważ tak naprawdę jest to niezwykle ważna chwila, która jest związana z tym, że to, co dzisiaj odbywa się na Ukrainie, jest raczej historią walki o wartości. To była walka o dwa różne systemy wartości, czyli jedno z to podejście, to było podejście proradzieckie, czyli to było takie marzenie o wyidealizowanej przeszłości, którą to przeszłość niejako można byłoby zakonserwować i przechować przez parę lat. Czyli to jest ten taki dyskurs postradziecki, ale z drugiej strony jest drugi obóz mówiący o tym, że imperium już nie ma, że dalsze współistnienie z metropolią moskiewską nie ma już żadnych szans do dalszego istnienia, w związku z tym powinniśmy stworzyć własny naród ukraiński, polityczny byt. No i tak się składa, że moja koleżanka już o tym mówiła, że 23 lata po rozpadzie Związku Radzieckiego to był okres konfliktu. To było swojego rodzaju konkurencji. Czyli z jednej strony mieliśmy dyskurs prorosyjski, a z drugiej strony mieliśmy dyskurs proeuropejski. Natomiast aneksja Krymu i wtargnięcie do Donbasu doprowadziło do tego, że ten dyskurs już stał się niemożliwym z punktu widzenia polemiki publicznej, co wcale nie oznacza, że nie mamy nosicieli takich dyskursów na Ukrainie, co wcale nie oznacza, że nie ma popytu na takiego rodzaju retorykę polityczną, ale dzisiaj na Ukrainie nie mamy jakiejkolwiek propozycji politycznej w ramach tego modelu retorycznego. Tak jest dlatego, że dzisiaj łatwo, a raczej ciężko byłoby sobie wyobrazić taką siłę polityczną, która zaczęła mówić o udziale w ODKB, czyli w organizacji obrony zbiorowej, i niewielu by się znalazło takich, którzy by powiedzieli, że Ukraina powinna uczestniczyć w Unii Celnej. A więc obóz prorosyjski jest delegitymizowany. I jeżeli chodzi o polemikę publiczną, to okazuje się, że obóz proeuropejski, czyli proukraiński, zmonopolizował przestrzeń dyskursu. I całkiem naturalnie ten dyskurs obecnie ulega fragmentacji. Co mam na myśli? Wczoraj na przykład mówiliśmy o tym, że proukraińskie nastroje na Ukrainie zostały podzielone na dwa obozy. Są tradycjonaliści, którzy przede wszystkim są reprezentowani przez na przykład Partię Swobody, ale też są inne kręgi neoliberalne ukraińskie. Ale przecież taka klasyfikacja już jest klasyfikacją przestarzałą, ponieważ jeżeli chodzi o dyskurs proukraiński, to mamy obóz tradycjonalistów. Oni nie zniknęli, tylko że dzisiaj są na marginesie i nawet nie trafili do parlamentu. Ale też jest jeszcze jeden obóz, który prawdopodobnie dobrze byłoby opisać jako to jest obóz ukraińskich lewych liberałów. I sądząc po przestrzeni środków masowego przekazu, rzeczywiście widzimy pewien obóz, który ciąży ku lewym liberałom. To jest Ukraińska Prawda bądź Gromadzkie Radio. Ale oprócz tego jeszcze mamy obóz republikanów ukraińskich, czyli możemy powiedzieć, że
to jest umownie coś, co odpowiada republikanom w ramach amerykańskiego modelu, czyli to są ci dziennikarze, ci eksperci i ci politycy, którzy uważają, że podstawowym problemem współczesnej Ukrainy jest brak instytucji politycznych, czyli brak doświadczenia w budowaniu takich instytucji państwowych. W związku z tym nie należy zwalczać państwo ukraińskie, albo widzimy, że dziennikarstwo ukraińskie zajmowało się właśnie z tym, że dziennikarstwo walczyło z Ukrainą Kuczmy, następnie walczyli z Ukrainą Janukowicza, ale raczej należy skupić się na budowaniu instytucji państwowych na Ukrainie, tak by one się wzmocniły i stały się zdolne do konkurencji, ponieważ to doprowadza do tego, że są pewne wyzwania rzucane przez Moskwę. I to jest nowy proces. On jest na tyle ciekawy, to jest na tyle nowy proces, że nawet z terminologicznego punktu widzenia jeszcze nawet nie mamy leksykonu, który by opisywał te różne grupy. Czyli jeżeli umownie rzecz biorąc spotykamy się republikanie ukraińscy z neoliberałami, to oni bardzo często wciąż mówią, oskarżają się nawzajem o tym, że są agentami Kremla. Więc oni mówią tak, jak my jesteśmy za Ukrainę, jak z nami się nie zgadzacie, to znaczy, że jesteście za Rosję. Więc następuje fragmentacja obozu politycznego. To jest bardzo ciekawy proces, ale to jest proces też naturalny. Należy zrozumieć jedną prostą rzecz. Na Ukrainie odbywają się te procesy, które w innych państwach Europy Wschodniej nastąpiły w ciągu dziesięcioleci. A teraz Ukraina w sposób ekstremistyczny i bardzo szybko powinna zdawać różne egzaminy. Jeszcze parę minut potrzebuję, bardzo proszę. I to jest niezwykle ważny proces. Bardzo często powstaje takie złudzenie i zresztą słyszę to od kolegów europejskich, że jest taka jałowa próba przedstawienia konfliktu ukraińskiego jako konfliktu etnicznego czy językowego. Chociaż taki opis nie jest opisem poprawnym. Z jednego prostego powodu. Współczesna Ukraina, i to powtarzam, to jest walka dwóch narratywów wartościowych i kwestia etnicznego pochodzenia w tym przypadku jest kwestią drugorzędną. Podam Państwu taki przykład. Gdybyśmy na przykład mówiliśmy o tożsamości ukraińskiej, to taka konkurencja dzisiaj odbywa się według linii Ukraińcy i Małorosi. I co odróżnia Putina od Miloševića? Milošević był nacjonalistą etnicznym. I Bośniacy i Chorwacy na przykład mogliby powiedzieć, że są Serbami i wówczas Belgrad mógłby być łaskawy. Gdyby Ukrainiec powiedział, że jest Małorosem i gdyby Ukrainiec powiedział, że przyjmuje wartości miru rosyjskiego, no to wówczas taki Ukrainiec miałby podstawę liczyć na to, że Moskwa nie będzie urządzać według niego jakichkolwiek działań represyjnych. Przepraszam, Chorwaci i Bośniacy nie mogliby na to liczyć. W związku z tym na Ukrainie jest takie złudzenie, że nawet gdyby doszło do zniszczenia kraju, to ich regionu, to nic by się nie zmieniło, ale to jest złudzenie. To złudzenie pozostaje i tym możemy wytłumaczyć to, że pojawili się te 30%, które zobaczyliśmy w badaniach opinii publicznej. Te 30% to są osoby, które milczą o swoim stanowisku wobec NATO, bądź to są te osoby, które wciąż sceptycznie wypowiadają się na temat niepodległości Ukrainy i tak dalej. Natomiast teza podstawowa jest niezmienna, czyli to nie jest konflikt etniczny czy językowy, jest to konflikt na tle wartości. Po drugie, na Ukrainie mamy niezwykle bolesny projekt nowego zawierania umów społecznych. Umów społecznych wcześniej nie mieliśmy jako zjawiska. Nie rozumieliśmy tego, nie wiedzieliśmy, co budujemy. Nie wiedzieliśmy o tym, że czy państwo musi być takim stróżem nocnym, czy jak w Związku Radzieckim państwo musi być państwem paternalistycznym. Czy będziemy budowali socjalizm, czy być może będziemy budowali państwo oparte o rynek, otwarte. Więc powinniśmy zawrzeć nowe umowy społeczne. I taki proces nigdy nie przebiega w sposób szybki i prosty. No ale czy ktoś obiecywał, że będzie inaczej? Dziękuję. Bardzo dziękuję. Zapraszam Andrzeja Portnowa. Dzień dobry. To ja już chyba tak, żebyśmy utrzymali ten format wielojęzykowości, żeby ten trzeci język się pojawił.
No tak, żeby teraz trzeci język się pojawił, to ja parę zdań po polsku powiem. Otóż ja mam generalnie pytania i jakieś takie komentarze do dyskusji, aniżeli odpowiedzi. I pierwsze pytanie nawet jest związane z tym, co już tutaj teraz usłyszeliśmy, a mianowicie pytanie o tym, czym jest i jaka jest możliwa socjologia w stanie wojny. Prawda? Na przykład każdy chce wiedzieć, co myślą ludzie w Sewastopolu, w Ługańsku i tak dalej, ale trudne pytanie polega na tym, jak się dowiedzieć. I na przykład jak nawet coś powiedzą, jak zrozumieć, co tak naprawdę mają na myśli. Kontekst jest zawsze ważny, prawda? I dlatego to pytanie, które pani postawiła, uważam za kluczowe, prawda? Co jest Donbas, gdzie jest Donbas, jak pytamy, w jakim języku pytamy? To samo pytanie na przykład, co tam pan myśli, czy pani o Ukrainie? Czy pytamy po rosyjsku, czy po ukraińsku, czy ewentualnie w trzecim języku? No i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Naród polityczny po Majdanie. To jest znana teza, prawda? Pani Katarzyna też powtórzyła, Tim Snyder o tym pisał, wielu innych ludzi. A dla mnie to jest bardziej taka metafora. No, taki piękny, prawda, taki obraz. Z bardzo prostego powodu. Moim zdaniem nie minęło wystarczająco dużo czasu, żeby zdecydowanie tak mocną tezę stawiać. Otóż ja bym powiedział, że to jest jakiś pewien proces, który idzie też nie w jednym kierunku, a w różnych kierunkach idzie. Nikt nie wie, dokąd dojdzie i co się stanie, ale ten proces jest niezwykle ciekawy i on tak naprawdę wymaga też trochę innego języka opisu, bo tam jest tyle dynamiki, że tak naprawdę ja zawsze mam problem z tym, żeby odpowiedzieć, a to teraz ta tożsamość jest taka. Czy tam, a to teraz to już tam chcą tego i tego. To, no, to nie jest takie proste. Teraz tak, sam jestem z przedziwnego miasta, o którym piszę książkę już od lat, nie mogę skończyć, Dniepropetrowska, czy teraz Dnipra, prawda? I pamiętam doskonale, kiedy przyjechałem na studia do Polski, no to wtedy było oczywiste, że to miasto to Ukraina Wschodnia, chce do Rosji, prawda? No tak naprawdę to po prostu Rosja, mówiąc prosto, i już. Okej, teraz właśnie po Majdanie przypadek Dniepropetrowska okazał się niezwykle ciekawy, bo właśnie o tym mieście mówiono, o, to tu pojawił się ten ukraiński naród polityczny. To tu nie chcą Putina, nie dlatego, że nie są tam, nie wiem, a dlatego, że politycznie się utożsamiają z Ukrainą. Ja myślę, ciekawie, nawet napisałem o tym tekst do przeglądu politycznego, ale już teraz widać, już w tej chwili widać, że minęło trochę czasu i znów widzimy dynamikę. Że to nie jest tak, że raz na zawsze ten Dniepropetrowsk czy inny były wschód przyjął jakieś tam wartości, coś innego i już jest czymś innym. Może jest, może nie, w czymś może jest, może nie. I generalnie jestem bardzo ciekaw też pytania, jak się zmieniają granice tak zwanych wschodu i zachodu na Ukrainie. Jak się też zmienia granica Donbasu. Bo to też jest metafora Donbasu, to jest Donbas, przepraszam. O tym można długo rozmawiać i podawać różne też geograficzne, prawda, i inne definicje. I teraz tak, wojna i tożsamość, prawda, utrata Krymu i Donbasu. Ja często myślę o tym, dlaczego w kontekście debat ukraińskich intelektualnych tak mało jest refleksji nad tym, mówiąc prosto, co straciliśmy. Nie tylko w sensie terytoriów i na przykład ludzi zabitych w armii ukraińskiej, a co straciliśmy kulturowo, prawda? Co z tymi ludźmi, którzy nie głosowali na partie, które stały na Majdanie, to prawda. I nie wiadomo, czy Poroszenko wygrałby wybory w pierwszej rundzie, gdyby Donieck, Ługańsk i Krym mogli zagłosować. I teraz tak, to jest pytanie bardzo ważne i kluczowe. Kiedy czytamy, na przykład w Niemczech, i słyszymy dyskusję o tym, dlaczego ta wojna wybuchła, to bardzo często mam wytłumaczenie, a to właśnie przez tożsamość, przez wartości, bo tamto były jedne wartości, a tamto drugie i się zaczęło. Ja zawsze mówię, chcę o tym też pisać książkę w przyszłym roku, że musimy znów odróżniać
temat wybuchu wojny i powodów do tego, i tego, co się tam teraz dzieje, co się działo od wiosny 2014 roku. W skrócie, i to jest to pytanie do dyskusji, do państwa też. Wybuch wojny, moim zdaniem, nie możemy wytłumaczyć przede wszystkim przez tożsamość wartości taką to rzecz. Natomiast to nie znaczy, że sytuacja tam się nie rozwinęła w kierunku, który już możliwie daje podstawy do mówienia o pojawieniu się nowej tożsamości, nowej identyfikacji. I zresztą jak przeczytamy teksty napisane przez ludzi z Doniecka i Ługańska, tych, kto wyjechał na Ukrainę, do Rosji, czy zostali tam, często ta teza się pojawia, że ta tożsamość powstaje w trakcie wojny i w wyniku wojny. Nie jako powód do wojny, tylko jako jej rezultat. A wojna, wojna się nie skończyła. Otóż to nie jest rezultat też taki, mamy już, nie mamy. Nie mamy i nawet granic nie mamy określonych, gdzie teraz ten Donbas kończy się i zaczyna. Już. I dlatego proponuję do dyskusji dwa pojęcia, które nie ja wymyśliłem, ale ja zawsze staram się ich używać. Pierwsze to jest pojęcie nacjonalizmu sytuatywnego. I uważam, że to się nadaje na przykład do opisu tego, co się działo w Dniepropetrowsku w kwietniu 2014 roku, ale już o wiele mniej się nadaje do tego, co tam dzieje teraz, w tej chwili. A drugie pojęcie to jest nacjonalizm rezygnacji. Mam więcej pojęć, ale to już nie będę teraz podawał. Rezygnacja to znaczy myślenie o tym, że a ta Ukraina jest za wielka. Tak naprawdę bez tego Krymu, bez tego Doniecka lepiej będzie. I ten dyskurs jest mocny. O tym teraz też napisałem osobny artykuł. Bardzo dużo intelektualistów w to się gra. I to daje trochę do myślenia, że proszę państwa, tutaj w Polsce wiadomo, że jest społeczeństwo jednak bardzo zhomogenizowane po II wojnie światowej. Językowo, narodowościowo, politycznie i tak dalej. Tam to nie. I teraz pytanie takie, ile tej różnorodności potrafi wytrzymać współczesna demokracja w Europie? Dziękuję bardzo. Dziękuję i proszę naszego ostatniego prelegenta, Wołodymyra Fesenko, o zabranie głosu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim pragnę podziękować organizatorom za zaproszenie i za bardzo aktualny temat. Dzisiaj ponownie powinniśmy porozumieć się, zrozumieć się nawzajem, ponieważ wiele rzeczy nie rozumiemy. Ukraińcy martwią się niektórymi procesami, które odbywają się w Polsce. I w zeszłym roku i w tym roku widzimy, że w Polsce również nie wszystko jest zrozumiałe na temat Ukrainy. W związku z tym wybór tematów jest tematem słusznym. A teraz kilka słów na temat głównego pytania. Pani Katarzyna pyta się, ile jest narodów na Ukrainie, więc chciałbym teraz mówić nie tylko o sytuacji bieżącej, ale chciałbym rozpocząć od przeszłości, mianowicie a jaka tożsamość powstała po odzyskaniu niepodległości? Jaki był model kształtowania tożsamości? Jest to bardzo ważne, ponieważ takie porównanie pozwoli nam porównać sytuację poprzednią z sytuacją dzisiejszą. A następnie spróbuję nakreślić przyszłe działania, czyli jakie procesy związane z tożsamością mogą odbywać się dalej w przyszłości. Irina przedstawiła Państwu dane statystyczne, socjologiczne, czyli widzimy, jaki jest stosunek do niepodległości. Pani Irina mówiła o tym, jaki jest status obywatela ukraińskiego i tak dalej, ponieważ to są wskaźniki bezpośrednie, które wskazują, pokazują nam na stan tożsamości ukraińskiej. Ale rzeczywiście głosowanie 1 grudnia w czasie referendum to był akt samookreślenia się. My nie tylko popieramy niezależność, tylko mówimy, ja jestem za niepodległą Ukrainą, czy nie. Więc to był akt samookreślenia się. I teraz co powinniśmy zrozumieć wówczas, w owe dni?
by dobrze zrozumieć, co nastąpiło wówczas w latach 90. Wówczas część ludzi w sposób świadomy głosowali za niepodległością, ponieważ uważali są Ukraińcami i w ten sposób to była proklamacja takiego stanowiska. Natomiast znaczna część Ukraińców, i to nie będzie przyjemną prawdą, oni głosowali w sposób koniunkturalny i merkantylny. Irina mówiła o tym znanym powiedzeniu, kto zjadł nasze salo. Czyli jeżeli utrzymujemy niepodległość, no to wówczas byliśmy najbogatszą Republiką Radziecką, czyli będziemy żyć lepiej. Będzie nam lepiej bez Moskwy, bez Rosji i bez pozostałych Republik Radzieckich. Ale to był wybór przeciętnego obywatela, ale też taki był wybór elit. Ale elity wówczas jeszcze były nomenklaturą poradziecką. To byli tak zwani suweren komuniści, ponieważ wówczas w roku 90 nomenklatura zrozumiała, że warto wziąć pod własną kontrolę te zasoby, które pozostały w Republice. I oni też określili się w ten sposób na korzyść, na rzecz niepodległości. W związku z tym tutaj widzimy nie jakieś rzeczy świadomościowe, wartościowe, tylko to było podejście jak najbardziej koniunkturalne i merkantylne. I rzeczywiście wówczas elity sprywatyzowały nowe państwo i zasoby. Dlaczego to jest ważne? Dlaczego ten tezys jest ważny? Dlaczego ta teza jest ważna? Chodzi o to, że wówczas w latach 90., w połowie 90. latach później to doprowadzało do poszczególnych kryzysów, czyli wybuchały kryzysy pomiędzy elitami a przeciętnymi obywatelami i też wybuchały konflikty pomiędzy elitami i kontrelitami. Powstało pytanie, do kogo należy państwo? Nawet mówi się o neopatrimonialnym państwie, czyli to elity przywłaszczyły sobie państwo i majątek państwowy. Obywatele to odczuli i to było oczywiście powodem ku ich niezadowoleniu, co doprowadziło do kryzysu tożsamości. I teraz kolejna rzecz. A jaki model tożsamości został wybrany? Nie mogę powiedzieć, że to były procesy żywiołowe. Nie, to nie było żywiołowe. Możemy powiedzieć, że jeszcze za czasów Kuczmy czy Krawczuka to był model tak zwanej miękkiej ukrainizacji i tak zwanego inkluzywnego działania, czyli właściwie zerowe obywatelstwo, czyli ktokolwiek mieszkał na terytorium Ukrainy, został obywatelem Ukrainy. Jeżeli chcesz mieszkać na terytorium państwa ukraińskiego, proszę bardzo. I ten model był modelem bezkonfliktowym i na początku zadziałał pozytywnie, ponieważ udało się w ten sposób zneutralizować wiele potencjalnych konfliktów i strasznie długo cieszyliśmy się, byliśmy dumni z tego, chociaż niepotrzebnie, że odzyskaliśmy niepodległość bez przelewu krwi i bez konfliktów. Czyli to odróżniało Ukrainę od innych państw oraz postradzieckich. Natomiast na czym polegała osobliwość tego modelu? Tak, owszem, to był model włączający. Chcesz? Bardzo proszę, możesz sobie tu zamieszkać, ale to były eklektywne włączenie, a nie organiczne, czyli nie możemy powiedzieć, że doszło do organicznego połączenia z państwem ukraińskim, czyli w swojej istocie to był model współistnienia pokojowego, czyli mamy ukrainocentryczny zachód, mamy rosyjskojęzyczny wschód, a oprócz tego mamy taką przedkładkę etnokulturową, przepraszam za taki wyraz, to był centrum Ukrainy, czyli ukrainojęzyczne centrum Ukrainy, trochę rosyjskojęzyczne, trochę ukraińskojęzyczne, ale on jakoś łączył te dwa bieguny, biegun zachodni z biegunem wschodnim. Teraz, jeżeli chodzi o pamięć historyczną, też był model współistnienia pokojowego Lenina i Bandery. Bardzo proszę, na zachodzie stawiano pomniki Banderze, a na wschodzie wciąż stały pomniki Lenina. I nawet pomniki stawiano tym, którzy byli organizatorami Wielkiego Głodu na Ukrainie i doszło do zamrożenia przeciwności na Ukrainie. I co jest bardzo ważne, tutaj mówiliśmy o wielowektorowości. Taka wielowektorowość w polityce zagranicznej była częścią organiczną takiego modelu, czyli była umowna równowaga, takie balansowanie raczej pomiędzy Zachodem a Rosją. Czyli mieliśmy taki kontekst bezkonfliktowy i to odpowiada
o wielu, i tym mieszkańcom Galicji, i tym mieszkańcom na Donbasie. Aleksander Paschar, ekonomista ukraiński, powiedział, że za czasów Kuczmy jemu się udało znaleźć taką równowagę interesów, czyli gospodarką zajmowali się na początku czerwoni dyrektorzy, a następnie oligarchowie. Natomiast jeżeli chodzi o politykę kulturową, to tym się zajmowali Galiczanie, mieszkańcy Galicji, ale to był układ eklektyczny. Nie było rzeczywistego połączenia i to było odczuwane. W związku z tym do roku 2014, przez te wszystkie lata, staraliśmy się znaleźć jakiś taki pomysł, taki mit, który połączy Ukrainę. Czyli trzeba było znaleźć jakąś taką ideę ukraińską, która połączy nas wszystkich. Ponieważ nie mieliśmy takich złączy, które by doprowadziły do tego, że będziemy mieli wspólny wizerunek przyszłości. I teraz powstaje pytanie, co z narodem? Nie było dwóch czy trzech narodów na Ukrainie. Mieliśmy wewnętrzne różnice pomiędzy regionami i też mieliśmy różne sposoby też utożsamiania się z Ukrainą. Jeżeli ktoś nie identyfikował się z Ukrainą, to byli ludzie albo z inercyjną tożsamością radziecką i takich tacy wciąż są, chociaż ich istnieje, albo na przykład ludzie, którzy mieli błądzącą tożsamość, ale to była lokalna tożsamość, a nie jakaś etniczna tożsamość, więc powiedzmy, że to była jak najbardziej tożsamość lokalna. Jakiś procent ludzi identyfikował siebie z Rosją, ale nawet wśród etnicznych Rosjan takich była mniejszość i nie były to alternatywne wyobrażenia sobie wspólnoty, nie było jakichś alternatywnych narodów na Ukrainie i to jest bardzo ważne. I taki model pokojowego współistnienia, który to model powstał za czasów Kuczmy i wówczas się rozwijał. Później, po Kuczmie, w roku 2004-2005, ten model już się wyczerpał. Ten model przeszedł do fazy kryzysowej. Trzeba było w końcu określić się z przyszłością i wówczas pojawia się pomysł integracji europejskiej. Raczej doszło do wzmocnienia tego modelu na początku lat 2000 i wówczas pojawiły się rozmowy dotyczące członkostwa w Unii Europejskiej i ta sytuacja na początku była omawiana na zewnątrz Ukrainy, później wewnątrz Ukrainy, ale w sposób sztuczny i te sprzeciwności zostały wszystkie rozstrzygnięte podczas rewolucji godności i jeżeli możemy mówić o rewolucji godności, to można powiedzieć, że rewolucja godności, następnie agresja rosyjska doprowadziły do tego, że został skatalizowany proces powstawania narodu, ponieważ nastąpił wybuch patriotyzmu i liczby to potwierdzają. Rzeczywiście tak jest. Ludzie zaczęli po raz pierwszy, być może przez 25 lat, poczuli, że są jednak Ukraińcami. Większość ludzi zaczęła odczuwać to, że są Ukraińcami. Powstała nowa tożsamość. Dlatego, że nastąpiło odcięcie od poprzedniego modelu kształtowania narodu politycznego. Tak się stało dlatego, że doszło do odcięcia od Rosji, nastąpiło odcięcie geopolityczne od Rosji i doszło do odcięcia z przeszłością radziecką. A więc dlaczego mówimy o narodzie obywatelskim? Ponieważ główną spiritus movens, taką siłą napędową było obywatelstwo, społeczeństwo obywatelskie. Jeżeli do roku 2014 tożsamość była kształtowana odgórnie, to teraz jest to proces oddolny. Teraz nowa tożsamość jest kształtowana przez społeczeństwo. Teraz dlaczego powstają wartości europejskie? Po pierwsze, doszło do odcięcia z przeszłością radziecką, doszło do zrywu relacji z Rosją, ale teraz idea europejska jest nową ideą. Być w Europie, żyć jak w Europie. I to jest banalne życzenie, pragnienie, które było widoczne na początku niepodległości, potem było rozczarowania. Ale ludzie po prostu chcą żyć lepiej. Żyć jak w Europie. Tak, już kończę oczywiście. No i właśnie dlatego pojawiły się takie tendencje. A teraz pokrótce. Co będzie wyzwaniem dla tych procesów? Ponieważ te procesy już znajdują się w fazie trudności. To nie są procesy idealne. Jest mnóstwo sprzeczności. Na przykład doszło do znacznego zmniejszenia standardu życia. Doszło do rozczarowań. Reformy są wolne. Zmiany następują bardzo wolnie. Bardzo wolnie jest prowadzona walka z korupcją. To rozczarowuje.
ponieważ te nowości oczywiście doprowadzają do zrywu, ale potem brakuje zaufania względem państwa, względem klasy politycznej. Drugi problem. Część społeczeństwa, szczególnie w regionach rosyjskojęzycznych, część społeczeństwa nie sprzeciwia się tej nowej tożsamości, niemniej jednak też nie opowiadają się za tymi procesami, czyli biernie przyjmują to, że następuje proces kształtowania tożsamości, ale co dalej z nimi, bo na przykład ta śpiąca tożsamość prorosyjska, oczywiście Putin spróbował to obudzić, rozbudzić się przy pomocy wiosny rosyjskiej i aneksja Krymu na to wpłynęła, w związku z tym jest to ryzyko potencjalne, o którym należy pamiętać. Z rosyjskojęzycznymi należy pracować. Nie można liczyć na to, że oni w sposób żywiołowy zostaną nowymi Ukraińcami. Kolejny problem, to jest, co zresztą też widać w Polsce, mianowicie problem powiązany z tym, że może dojść do kryzysu, a raczej do przewartościowania pomysłu integracji europejskiej. Jest rozczarowanie ideą europejską. Wczoraj już o tym mówiliśmy, że mamy już eurosceptyków. Dlaczego? Bo Europa bardzo zbyt mało nam pomaga w naszej walce z agresją rosyjską, ale teraz już na przykładzie Polski oraz Węgier i na przykładzie kryzysu wewnątrz Unii Europejskiej widzimy, że jest kryzys, kryzys migracyjny i nas nie chcą widzieć w składzie Unii Europejskiej. To czujemy, a to może doprowadzić do przewartościowania, czyli jak dalej mamy prowadzić relacje z Europą oraz z Rosją, ale nie będzie powrotu do Rosji, nie będzie rewanżu też prorosyjskiego. Arytmetycznie jestem w stanie to udowodnić. Ale może być tak, że jest albo ściana z Rosją, taki mur odgradzający nas od Rosji w pełni, albo stopniowe pojednanie z Rosją, czyli zapomnimy sobie o Krymie, tak jak Europejczycy doradzają, później zaczniemy sobie handlować i rozpocznie się pokojowe współistnienie. A to będzie bolesna dyskusja w przyszłości. I ostatnia sprawa. Kolejne ryzyko to jest ryzyko rewanżu konserwatywno-populistycznego, ponieważ taki rewanż konserwatywno-populistyczny ma miejsce teraz w Polsce. Nie wiem, czy to jest dobre, czy złe, ale rewolucja konserwatyzmu w Polsce następuje. U nas podobnie może nastąpić. Będzie taki zryw populistyczny. Dlaczego? Lewicy nie mamy jako takiej. Zamiast lewicy mamy populistów. Populiści korzystają oczywiście ze stereotypów. W związku z tym powinniśmy stworzyć nową tożsamość ukraińską, ale to oznacza, że powinniśmy stworzyć nowe instytucje państwowe, które będą pracować na rzecz społeczeństwa, czyli społeczeństwo musi przywłaszczyć sobie państwo, żeby państwo nie było własnością elit, lecz społeczeństwa. I ostatnia rzecz. Następuje postmodernistyczna tendencja zwiększenia różnorodności naszego społeczeństwa, co oznacza, że nasze instytucje powinny pozwolić komunikować się w sposób pokojowy różnym grupom społecznym, czyli doprowadzić do dialogu społecznego. Ale najważniejsze jest to, by uwzględniać różne interesy, również obywateli rosyjskojęzycznych. Potrzebujemy nowego rodzaju włączenia, ale to musi być włączenie organiczne, a nie bierne, w stylu europejskim. Gdyby się nam to udało zrobić, wówczas moim zdaniem proces kształtowania nowego narodu obywatelskiego ukraińskiego będzie procesem pomyślnym. Dziękuję Państwu za uwagę. Mamy mnóstwo teraz tematów do dyskusji. Ja sama, słuchając tutaj Państwa, myślę, że bardzo ciekawa jest ta, właściwie z każdym wystąpień bardzo ciekawe tezy. Teza o tym, że mamy do czynienia z konfliktem nienarodowym, niejęzykowym, niereligijnym, że jest to konflikt wartości. Ale jeżeli jest to konflikt wartości, to znaczy, że jest to inne oczekiwanie wobec państwa. I rzeczywiście jedni oczekują, że to państwo będzie ich państwem, ale sama się z tym zetknęłam na Ukrainie, że inni nie chcą wcale, żeby to państwo było ich państwem, tylko żeby to państwo się nimi zaopiekowało. Czyli to oczekiwanie wobec państwa jest zupełnie inne. I też te procenty przedstawione przez panią Irynę, z jednej strony to oczywiście jest imponujące, jak szybko procesy narodowe na Ukrainie postępują, bo to są bardzo wolne rzeczy i tutaj na przestrzeni kilku lat ten naród polityczny powstaje na oczach.
ale z drugiej strony myślę, że z polskiej perspektywy to jest szokujące, że w trakcie wojny 42% obywateli mówi, że mogłoby się z agresorem integrować albo nie wie, czy by mogło. To jest szokujące i pytanie, jaka jest recepta na te 42%, biorąc pod uwagę, że to są właśnie wartości. I oni nie chcą być właścicielami państwa, oni chcą, żeby państwo wreszcie było silne, obojętnie czyje państwo, byleby było i byleby im gwarantowało porządek i bezpieczeństwo. Bardzo ciekawe to pojęcie nacjonalizmu rezygnacji. Mi się nasunęła taka refleksja, że to jest pewne no, takie szukanie uzasadnienia post factum wobec tego, że raczej trudno sobie dzisiaj wyobrazić, jak ten Krym przywrócić, to można sobie wytłumaczyć, że już właściwie to nam się nie opłaca. I ostatnia taka moja to jest pytanie, prowokacje, refleksja, bo myślę, że tu ciekawe uwagi o pluralizmie na Ukrainie i eklektyzmie na Ukrainie. Eklektyzmie czasów Krawczuka, czasów Kuczmy. Można mówić, że to był taki sposób na pokój, a można powiedzieć, że to było zaniedbanie, które dzisiaj frukta, którego Ukraina spożywa. I oczywiście też chciałabym Państwu wszystkim zwrócić uwagę na to poparcie dla Polaków. Takie, to pewnie jest efekt tego, że nas nie do końca i niezbyt głęboko wszyscy Ukraińcy znają. Ale niemniej jest to i potencjał, i odpowiedzialność. Ale moje pytanie jest takie, czy jest jakiś sposób, w jaki ten potencjał ku korzyści kształtowania narodu, politycznego narodu ukraińskiego można wykorzystać, czy też nie? Po prostu to jest i lepiej się, żebyśmy się nie angażowali. I oczywiście oddaję głos sali. Bardzo proszę, a potem widzę z tyłu. Nie widzę kto, ale widzę rękę. Tak, tak. Dzień dobry. Ja mam pytanie jeszcze, które kieruję zarówno do panelistów, ale też i do Borysa. Chociaż wiem, że Borys będzie w drugiej serii. Jacek Protasiewicz, jestem posłem na Sejm, a byłem europosłem. I zajmowałem się Partnerstwem Wschodnim. I z tamtych czasów właśnie, to było świeżo po w miarę, może powiedzmy pół roku po wybuchu konfliktu, rozmawiałem z jednym z ówczesnych ważnych polityków. On dalej jest ważny, ale wtedy był przy rządzie, a teraz już nie jest. I zadałem takie oto pytanie, czy jakby biorąc polityczne konsekwencje zajęcia Donbasu i Krymu, czy Ukraińcy, elity ukraińskie i naród ukraiński byłby gotów właśnie w sensie politycznym, a w konsekwencji również i geograficznym, zrezygnować z Donbasu i Krymu na rzecz integracji z Europą. Bo wiadomo, że państwo, które jest w konflikcie, że tak powiem, z Rosją, nie ma szans na integrację z Unią Europejską. Znaczy problem samej granicy i wyznaczenia był już jednym z największych politycznych, że tak powiem, pretekstów do tego, żeby nie mówić o członkostwie Ukrainy w Parlamencie Europejskim. No a teraz ta sytuacja się jeszcze pogorszyła. Więc pytanie jest, usłyszałem odpowiedź tak. Nie będę mówił nazwiska tego polityka, ale chcę zapytać, czy coś się od tej pory zmieniło i czy wy podzielacie tę opinię? Czy to jest w ogóle możliwe i jakby wyobrażalne? Dziękuję. Dziękuję bardzo i proszę. Joanna Konieczna, Sławomatin Uniwersytet. Joanna Konieczna, Sławomatin, Warszawski Uniwersytet. Ja mam pytanie do pani Ireny. Po pierwsze, mnie ciekawo, wykazało, że była jakaś wielka dosyć частина людей, які були готові вже після отримання незалежності Україною Niepodległości przez Ukrainę. Byli gotowi głosować przeciwko. Czy w chwili obecnej, czy wiadomo, jak zmieniły się te nastawienia, ta postawa? Czy jaka jest tożsamość tych osób? Czy oni są Ukraińcami, czy osoby nieokreślające swojej tożsamości w żaden sposób? Te wykresy pokazane, jak pokazywały, jak orientacja, powiedzmy, wskutek, jak pani już komentowała, ostatnie wydarzenia agresji Rosji, zmieniły się orientacja na bardziej prozachodnią. Ale jakby pani porównywała z poprzednimi latami, czy uwzględniono było wówczas, że
że obecnie nie są badania prowadzone na terenach okupowanych. Ja dziękuję. Bardzo proszę. Co rządzimy? Dziękuję. Nina Kraśko, emerytka obecnie, Uniwersytet Warszawski wcześniej. I kiedy byłam na drugim roku, studiowałam socjologię i byłam na studiowałam też statystykę, znalazłam takie określenie, że średnia, to jeżeli człowiek na jedną nogą stanie na rozgrzanym piecu, a drugą włoży do lodu, będzie okaże się, że jest w średnio przyjemnej temperaturze. Więc średnie są czasami zawodne. I pierwsze pytanie do pani Iryny, zaraz, przepraszam, że tak po imieniu, ale nie pamiętam nazwiska, to jest, u nas tutaj była parę miesięcy temu inna pani socjolog z Ukrainy, Svetlana Szczudło. I ona podawała badania, w jaki sposób zachód do wschodu Ukrainy się odnosi i odwrotnie. I tam było, że zupełnie jakby kontrastowo. To, co dla niej, kogo kto utrzymuje, okazało się, że zachód utrzymuje wschód, a wschód utrzymuje zachód. I to tak dalej szło. Więc chciałabym właśnie o to zapytać. I kwestia interpretacji. To jest strasznie ważne powiedzieć, gdzie badania się robiły, bo to czasami może być i do interpretacji, i do wszystkiego może być to ważne. Druga sprawa to jest sprawa właśnie integracji z Rosją. Otóż państwo jakoś nic nie powiedzieli o integracji wcześniejszej kulturalnej z Rosją. Jeśli popatrzeć na elity rosyjskie, tam mnóstwo jest takich Ukraińców, którzy przyznają się do Ukrainy, piosenkarzy. Czy mam wymienić, czy państwo pewno znają ich? No to ja nie będę wymieniała, ale mogę. Proszę bardzo. I właściwie w każdym, jeżeli jest takie jakieś państwo półkolonialne, to jest tendencja do integracji z metropolią. To nie tylko chodzi o Ukrainę. Ja nie mówię, że akurat tam było państwo. Jeżeli państwo półkolonialne, to tej półkolonii troszkę lepiej było niż państwu, niż metropolii wcześniej. No ale to na to należy zwrócić uwagę. I te osoby, które teraz tam na Ukrainie, zrywane są ich koncerty, na przykład Ani Lorak, no to wydaje mi się, że to też nie służy integracji, ale to chciałabym właściwie o tą sprawę zapytać. I trzecia to właśnie, jak bardzo szybko może się zmieniać nastawienie. Otóż w Polsce też takie ogromnie szybko zmieniło się nastawienie. Ja sądzę, to jest moja teza, że właściwie poparcie dla Ukrainy w dużym stopniu wynika z rusofobii. To znaczy Ukraina Ukrainą, ale fajnie, że to przeciwko Rosji. Czasem mam nawet wrażenie, że Polacy szczują Ukraińców, tak jakby oni sami nie mieli powodów, po to, żeby oni byli bardziej antyrosyjscy. Mogę podać przykłady, ale może też nie podam. I jeszcze na to, na co państwo się powołują, bo na różne osoby. Dlaczego się państwo nie powołują na Jarosława Chrycaka? Wydaje mi się, że to jest jeden z lepszych historyków i właściwie socjologów. I powiedziałabym, że ideologów ukraińskich, a w państwa w ogóle o nim nic nie było. Dziękuję. Dziękuję. Proszę, dwa głosy tam. Ja przepraszam, ja widzę same ręce. Dziękuję. У мене просто якби не питання, тому що звичайно ми можемо. Не питання, тому що звичайно ми можемо в своєму українському. Oczywiście możemy wewnątrz ukraińskiego środowiska oczywiście rozmawiać. Dotyczy to od socjologów do historycznych takich. Z prezentacji wynika, że w Ukrainie mamy jakiś proces, integracyjny proces, że wokół jakichś kwestii bardzo ważnych.
tych momentach. Ale być może to jest przedstawianie takich jakiś pożądanego za stan faktyczny. Jeżeli chodzi o obywatelstwo, widzimy, że taki procent osób jest przywiązany do swojego obywatelstwa, ale czy możemy jakoś zweryfikować to w sposób socjologiczny? Czy sytuacja jest być może odwrotna? Być może my mamy instytucje obywatelstwa, jest zupełnie zdekonstruowane. De facto my mamy wiele obywatelstw, a de jure tylko jedno. I mamy obywateli w różnym statusie. Na przykład dotyczy to obywateli ukraińskich byłych, którzy mają podwójne obywatelstwo rosyjskie, ukraińskie. Oni wyznają, powiedzmy, część z nich, że uzyskało obywatelstwo rosyjskie. Jest część osób z fałszywym obywatelstwem tych tak zwanych republik Ługańskiej czy Donieckiej. Są osoby w Naddniestrzu, którzy mają obywatelstwo ukraińskie. Są osoby, którzy mają podwójne obywatelstwo z krajami z krajów Unii Europejskiej. Z Rosją. I to udział takich osób wzrasta. I to, że osoby odpowiadają formalnie na pytania z kwestionariuszy socjologicznych, jest jedna rzecz. Natomiast praktyki, powiedzmy, i jak będą zachowywać się, wykorzystywać swoje obywatelstwo, to jest inna historia. Tak samo jak jest dywersyfikacja jest tego, jak się zachowują według jakichś wzorów językowych. Tak samo jest to pewne uproszczenie mówienia o tym obywatelstwie. Mam pytanie do pani Iryny Pekeszkinej, ale być może do wszystkich z państwa. Mamy tutaj pewne doświadczenie obserwowania społeczeństwa ukraińskiego już przez 25 lat. Widzimy, jak następują zmiany w nastawieniu do Unii Europejskiej, do NATO, ale nie uwzględniamy czynnika wojny. Na ile wojna i na ile socjologia w tym przypadku może obserwować te zmiany, które zmieniają społeczeństwo ukraińskie ze względu na wojnę? Na przykład może być wzrost nastrojów konserwatywnych na Ukrainie, ale co jeszcze jest możliwe? Co takiego socjolodzy ukraińscy mogą na ten temat powiedzieć? Grażyna Staniszewska była posłanka i była europosłanka. Też pracowałam w delegacji do współpracy Unii Europejskiej i Ukrainy swego czasu. Ja bym chciała zapytać o sprawę z relacji, z dziedziny relacji polsko-ukraińskich. Mianowicie prosiłabym, żeby mi do końca wyjaśnić, jak jest postrzegane pojęcie nacjonalizm na Ukrainie. To jest dość istotne. W Polsce nacjonalizm to prawie że szowinizm i w Polsce to nacjonaliści właśnie rozbijają pomniki ukraińskie na cmentarzach i nacjonaliści atakują procesję grekokatolicką w Przemyślu. Natomiast jak czytam ukraińskie teksty, to nacjonalizm brzmi wyłącznie pozytywnie. A właściwie nie widziałam nigdzie, żeby ktoś negatywnie do pojęcia nacjonalizmu był ustosunkowany. Mało tego, jak czytam na przykład definicję wygłaszaną przez Tjachnyboka, prawda, to jego definicja nacjonalizmu zupełnie się jest identyczna jak nasza definicja nacjonalizmu. Proszę bardzo, inne nacje mogą z nami razem żyć, ale pod warunkiem, że będą uznawali naszych bohaterów i że dostosują się do naszych reguł. Czyli to jest dokładnie ten sam nacjonalizm, który tak jak my definiujemy w Polsce. A mimo to odczytuję, może błędnie, że Ukraińcy bardzo pozytywnie do tego pojęcia podchodzą. Dla mnie to jest jakiś taki dysonans. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę. Ewa Hołuszko. Ja bardzo przepraszam, nie spóźniłam się, nie słyszałam jednej palnej listy pani Iryny, ale mam takie pytanie.
pytanie związane z tym, że wiele osób na Zachodzie, także w Polsce, jest zawiedzionych jakby małą szybkością reform. Przede wszystkim reform w dziedzinie korupcji i tego. To było nawet wspomniane przez których polonistów, że nawet Ukraińcy są zawiedzieni. Ale w przypadku Zachodu i Polski to jest związane także z pomocą na Ukrainie. Coraz więcej jest sprzeciwu w związku z tym, że Ukraina nie reformuje się zbyt szybko. Czy jest możliwość przyspieszenia tych procesów? Czy państwo uważają, że jest możliwość przyspieszenia tych procesów? I jakie siły mogłyby pomóc w przyspieszeniu tych procesów, głównie tej przeogromnej biedy, wyjścia z zapaści gospodarczej, no i oczywiście korupcji, co jest związane z systemem oligarchicznym w Ukrainie? Dziękuję. My znamy, że korupcja powiązana jest z oligarchicznym systemem. Dziękuję. Podlaska. Dzień dobry Państwu. Jestem socjologiem, Paweł Kuczyński, ale nie będę mówił o procentach, tylko chcę wrócić do Majdanu, który jest tutaj może już trochę w tle, ponieważ zajmuję się ruchami społecznymi, to pytanie związane też z tematem wojny. Otóż wedle różnych koncepcji, w tym Alana Turena, z którym miałem okazję pracować, ruch społeczny jest właściwie przeciwieństwem wojny. Ponieważ ruch społeczny zakłada jakieś pole, w którym się poruszają aktorzy, tak? Przeciwnicy, nie wrogowie. Więc ja sobie zadaję wielokrotnie pytanie, dlaczego Majdan jako ruch społeczny właściwie ten, jest to już właściwie drugi zryw, można powiedzieć, prawda? Po pomarańczowym zrywie. Gdzie jest ten potencjał ruchu społecznego, który no był tak widoczny i tak ważny. Można to w różny sposób wyrazić, prawda? Pewni ludzie są dzisiaj może u władzy, a większość chyba nie. Także to jest moje pytanie, czy temat ruchu społecznego jest jeszcze użyteczny, aktualny, czy ci aktorzy, bohaterowie tych czasów jeszcze mają w sobie wolę działania, walki. To jest pierwsza kwestia, a druga już krótko, ponieważ temat tożsamość, to ja myślę, że odwołując się do przykładu polskiego, można takim schematem operować, obserwując właśnie ruch społeczny. To jest aktor, jego tożsamość, przeciwnik i stawka. Jak patrzę na Majdan, to tam oczywiście można dokumentować to, że to był ruch społeczny budzącego się narodu, tak? Ta tożsamość narodowa, a może obywateli przeciwko korupcji, prawda? A może młodych ludzi. Także ja myślę, że ten temat tożsamości budującej się jakby nie da się sprowadzić wyłącznie do kwestii tożsamości narodowej, choć wiem, że ona tutaj jest chyba centralną sprawą. Więc pytanie, jakie inne jeszcze wchodzą w grę? Pewnie obywatelska, ale może jeszcze jakieś inne. Dziękuję. Dziękuję. Ja nie widzę więcej głosów. Poprosiłabym naszych panelistów o odpowiedzi. Dosłownie niestety każdy z Państwa ma kilka minut i proponowałam teraz w odwrotnej kolejności, czyli poczynając od pana Wołodymyra Fesenko. Bardzo proszę. Z początku na Wasze zapytania щодо конфлікту цінностей і ставлення до держави і соціально-патерналістських настроїв. Вони є в суспільстві. Парадокс України в тому, що на Майданах oraz w polityce dominuje mniejszość aktywna. To oni dyktują, nadają ton. To oni wpływają na polityków. I mówiąc o ruchach obywatelskich, taki ruch obywatelski jak Majdan nie może cały czas istnieć. To był zryw, prawda? To był zryw. Zryw nie jest zjawiskiem stałym, ale nigdy wcześniej nie mieliśmy na Ukrainie takiej sytuacji, kiedy to społeczeństwo obywatelskie działałoby w sposób tak bardzo bezpośredni, tak bardzo merytoryczny, wpłynął na politykę. I teraz prezydent i parlament już muszą się liczyć ze stanowiskiem organizacji społecznych. Można powiedzieć, że Majdan był działaniem romantycznym, że nie było tam profesjonalizmu i tak dalej. Niemniej jednak to był zryw wpływowy i ten wpływ pozostał. W związku z tym widzimy, że taki wpływ obywatelski pozostał na państwo. Teraz, jeżeli chodzi o paternalistyczny konserwatyzm, już powiedziałem, dla nas to już jest i będzie problemem.
ponieważ jest to konserwatyzm bierny. Ale w czasie wyborów te nastroje konserwatywne, one spracują i będą oddziaływać na różne siły polityczne. W związku z tym jest ryzyko rewanżu. Teraz potencjał Polski dla wzmocnienia tożsamości ukraińskiej. Co by tutaj można powiedzieć? Sukces Polski oraz aktywne działanie polskie w Europie będzie w sposób pozytywny kształtować tożsamość europejską-ukraińską. A gdyby w Polsce się nie udało, gdyby pojawiły się konflikty z Brukselą albo gdyby Unia Europejska odniosła porażkę, to wówczas to wpłynie też negatywnie na tożsamość ukraińską. W związku z tym niewątpliwie bardzo ważnym jest to, by była pewna dynamika w Polsce i by Polska też oddziaływała na Unię Europejską, ponieważ Polska dla nas jest nie tylko pozytywnym aktorem na naszym granicy. Polska dla nas jest wzorcem. Wzorcem udanych reform oraz wzorcem udanej integracji europejskiej. I stąd jest wpływ. Czy Ukraińcy są w stanie zrzec się Krymu i Donbasu? Cóż, powiem tak. Gdybyśmy popatrzyli na badanie opinii publicznej, to niewielu powie, że są gotowi. Ale ten pomysł jest bardziej popularny wśród polityków chyba teraz, ponieważ mieszkańcy Donbasu oraz Krymu są rzeczywiście ciążą ku bardziej Rosji. Być może nie głosowaliby za rozwiązanie prorosyjskie, nie proeuropejskie, ale oficjalnie politycy nie będą w sposób formalny zrzekać się tych terytoriów. To nie jest patriotyczne. To nie pogodzić się, скажемо так, na integrację Donbasu na rosyjskich umowach. Така думка є. Деякі політичні сили, як Самопоміч, наприклад, вони майже відверто кажуть, нам такий Донбас не потрібний. Але все рівно від території ніхто не відмовляється. Тому така суперечлива трохи позиція. Але реально, скажімо так, з Кримом ніякого швидкого повернення не буде. На жаль, це поки віртуальна ситуація. Ми від Криму відмовлятися не будемо, але реалістичного, скажімо так, інструментарію швидкого повернення на сьогодні нема. По Донбасу є різні сценарії, але те, що нам зараз пропонується, не зовсім, скажімо так, влаштовує українську сторону. Ми не можемо погодитись на реінтеграцію Донбасу на не наших, скажімо так, на умовах, які нам неприйнятні. По контрасту між Сходом і Заходом, ну, Ірина краще скаже про це, він є. Але він не є таким кричущим і не є антагоністичним. Я вам скажу так, от зараз не стільки є якийсь розкол між Сходом і Заходом. Розкол в 2014 році відбувся серед тих, хто симпатизував Росії або мав якусь, скажімо так, частку російської культурної ідентичності. Тут про культуру згадували. Так от, rosyjską, a więc wśród rosyjskojęzycznych, a nawet wśród Rosjan etnicznych jest wiele wielkich patriotów ukraińskich i rusofobów. To są etniczni Rosjanie, którzy są rusofobami. Jest takie coś. Tak, jest wielu, wielu takich. I to wcale nie jest koniunktura. Czyli mogę powiedzieć tak, jestem na wpół Rosjaninem. Moja córka mieszka w Rosji. Dla mnie ta sytuacja nie jest sytuacją wirtualną. To jest prawdziwa, złożona sytuacja. A dla mnie obecnie państwo rosyjskie Putina jest państwem wrogiem. To jest agresor. Ale nie odżegnuje się od kultury i tradycji rosyjskiej. Nie odżegnuje się od Bykowa i innych. Ale teraz wojna. W jaki sposób wojna wpływa? Jeżeli mówimy o kwestii wojny i pokoju, społeczeństwo ukraińskie tutaj jest społeczeństwem niejednolitym. Im bliżej ktoś mieszka do strefy konfliktu, jeżeli chodzi o region rosyjskojęzyczny, tam jest taka myśl, pokój za każdą cenę, nawet jeżeli to jest kompromis nie do przyjęcia. I pewna część ukraińskich obywateli tak mieszka. Im dalej na zachód, im dalej od tej strefy, to tam jest inne myślenie. Nie musimy wywalczyć. Musimy wywalczyć Donbas, nie możemy godzić się na jakiekolwiek kompromisy. Albo taki Donbas po prostu nie jest nam potrzebny. Ale jak już idzie o samą wojnę,
to tutaj ciekawa rzecz. Mamy dość ciekawą paletę. Na przykład mamy wojących patriotów. Wśród wojących patriotów jest wielu rosyjskojęzycznych i etnicznych Rosjan. Oni nie są nacjonalistami, ale nie są wojowniczymi, wojącymi patriotami. Trzeba walczyć z Rosją. Jak? Trzeba walczyć z Rosją i z jej potencjałem. Tutaj mamy problem. Niektórzy mówiąc tak, trzeba walczyć, a sami walczyć nie chcą. I taka też jest prawda, więc mamy taki dość szeroko zakrojony pluralizm. Część osób w ogóle nie odczuwa tej wojny. W Kijowie i na tyłach ukraińskich wojny nie widać. Normalne, pokojowe terytorium. O wojnie zapomnieli, bo ta wojna na wschodzie jest pewnym tłem. Więc mamy taką sprzeczną sytuację, niejednoznaczną. Teraz, jeżeli chodzi o rozwiązanie konfliktu, to społeczeństwo ukraińskie tutaj nie mamy konsensusu wśród polityków i obywateli. Dalej, jeżeli chodzi o przyspieszenie reform i walki z korupcją, jest pewien stereotyp, że na Ukrainie nic się nie dzieje, nic się tam nie zmienia, ale prawda jest taka, że dzieje się, ale nie tak szybko, jakby się chciało. Z punktu widzenia samych Ukraińców, z punktu widzenia Brukseli, Warszawy i Waszyngtonu. Wszyscy chcą, by to odbywało się szybciej. No ale taki mamy kraj. Mamy konserwatywną większość. Jaki jest problem z reformami? Większość Ukraińców nie chce reform liberalnych. Oni nie chcą prywatyzacji ziemi. Oni nie chcą prywatyzacji wielkich przedsiębiorstw, chociaż te wielkie przedsiębiorstwa i tak już zostały w większości sprywatyzowane. Nie chcą podnoszenia wieku emerytalnego. Niech będzie stary system radziecki i tak dalej. Ale jeżeli chodzi o walkę z korupcją, to w tym roku już jest postęp. Postęp oczywisty, aczkolwiek i nawet tutaj mamy dość wiele sprzeczności. Mamy taki dylemat starych i nowych instytucji. Nowe instytucje, takie jak Biuro Antykorupcyjne, działa bardziej aktywnie. Chociaż brakuje im doświadczenia, jest też nowa drogówka. Postęp jest, ale nie jest niejednoznacznie. Ale inne organa ścigania, prokuratura, tam są stare choroby, takie jak korupcja. Więc tutaj mamy procesy, ale sporo widzimy sprzeczności. To, co jest potrzebne, to przede wszystkim nie pieniądze, lecz wiara i wsparcie polityczne. Też potrzebujemy porad eksperckich, też potrzebujemy pomocy organizacyjnej. Nie chodzi tylko o pieniądze. No to chyba tyle, jeżeli chodzi o kwestie kluczowe. No ja tak do dyskusji powiem, że osobiście mam problem z definiowaniem tego, co się działo i co się dzieje jako konfliktu wartości. To jest piękna znów metafora, bardzo ładna, dobrze się sprzedaje, ale ja mam naprawdę wielki problem z tym. Nie mam czasu, żeby wchodzić tutaj w niuanse socjologiczne, antropologiczne, ale wydaje mi się, że to jest takie, jak powiedzieć, to jest ładne, ale zbyt proste. I to nie ujmuje całego problemu. I o tym myślę, że chciałem o tym powiedzieć, bo to jest już prawie jak takie obce miejsce. Każdy o tym mówi, jak gdyby to jest takie oczywiste. Dla mnie to absolutnie nie jest oczywiste. Teraz tak, oddać Donbas i Krym. Moim zdaniem, tu popieram Władimira, duża część elit w Kijowie bardzo chciałaby zrezygnować z Krymu i z Doniecka i Ługańska. Powiem panu więcej. Moim zdaniem właśnie takie myślenie było jednym, nie jedynym, ale jednym z ważnych powodów do tego, że państwo ukraińskie utraciło monopol na przemoc na tym terenie Donieck-Ługańsk wiosną 2014 roku. I to jest też powód dlatego, że nie ma dziś żadnych dobrze przemyślanych programów, prawda, reintegracji, powrotu i tak dalej. I to oczywiście już było powodem do wojny. Teraz tak, dużo tu mówiono o referendum różnych. Ja mam z tym też problem, ponieważ jeżeli popatrzymy na referendum jako zjawisko polityczne, przynajmniej na przestrzeni postsowieckiej, a możemy też szerzej popatrzeć, to zobaczymy, że to nie jest takie, to nie jest takie proste, że na referendum dowiadujemy się, a co tam ludzie przecież myślą. Nawet ten referendum w grudniu 2021 roku odbywał się w sytuacji, jak to powiedzieć, potwierdzenia status quo.
Już nie było związku, już był Puć Augustowski, ja to dobrze też pamiętam osobiście i tak dalej. Przypomnę też Państwu, że był też inny referendum. Pierwszy referendum na terenie byłego Związku Sowieckiego odbył się gdzie? W obwodzie krymskim w styczniu 1991 roku z inicjatywy Gorbaciowa. Otóż nie było Pucia, nie było nic. I wiecie, jakie tam stało pytanie na tym referendum? Pytanie stało o tym, czy jesteście za tym, żeby Krym odzyskał status autonomii w składzie Federacji Rosyjskiej. I większość poparła. A co było potem? W lutym Rada Najwyższa Ukrainy przegłosowała, że obwód krymski zostaje autonomiczną republiką w składzie Ukrainy Radzieckiej. Też referendum. Okej. Otóż innymi słowy, zawsze jest potrzebny kontekst. A potem w grudniu na Krymie ponad połowę głosowało za niepodległość Ukrainy. Zawsze jest potrzebny kontekst, ponieważ znów to jest ta pułapka tych takich teleologii, wartości, tożsamości i tak dalej, takich łatwych odpowiedzi. Trzecia rzecz. Ja też mam wielki problem z takim prostym, łatwym mówieniem. Zachód, wschód, rosyjskojęzyczny, nierosyjskojęzyczny. Chociażby jedną rzecz tu powiem, że na Ukrainie widać teraz bardzo jasne, że mamy z jednej strony ludzi, na przykład pisarzy też, ale też prostych ludzi, którzy piszą czy mówią po rosyjsku, będą się identyfikowali w kategoriach kultury rosyjskiej, a będą tacy, którzy powiedzą, że są przedstawicielami kultury rosyjskojęzycznej ukraińskiej. To znaczy ukraińska kultura rosyjskojęzyczna versus kultura rosyjska na Ukrainie. To nie to samo, chociaż język jest ten sam. Otóż tu znów nie ma takich łatwych odpowiedzi. I o pojęcie nacjonalizmu krótko, bo to jest tak, w języku prawda, nauki i polityki radzieckiej, sowieckiej, nacjonalizm, jak wiemy, miał konotację wyjątkowo negatywny. Wyjątkowo. Nacjonalista to automatycznie burżuazyjny, zły i tak dalej. Teraz tak, jak patrzymy już na sytuację postsowiecką, to mamy z jedną strony, moim zdaniem, bardzo potężną kontynuację tej właśnie logiki z czasów sowieckich. Z drugiej strony mamy próbę wprowadzić to pojęcie, a teraz uwaga, z jednej strony jako pojęcie neutralne, analityczne, z drugiej strony jako pojęcie pozytywne, politycznie pozytywne. I teraz tak, do dziś tak jest, że mamy ten użytek polityczny, pozytywny bądź negatywny i mamy użytek taki analityczny, bardziej naukowy, gdzie też moim zdaniem nie do końca się udaje zatrzymać neutralność, chociażby dlatego, że jak wiemy w językach zachodnich, mimo wszystko to nie jest pojęcie neutralne. I dlatego ja nie mam tak jednoznacznej, to znaczy ta pani, prawda, pani wrażenie, że to tak jest jednoznacznie pozytywnie, ja tego nie podzielam. To jest o wiele bardziej skomplikowane. To, że pewien segment polityczny próbuje to legitymizować i nawet tak zastąpić patriotyzm, tak, jak najbardziej, próbują, ale tego się nie udało na razie i zobaczymy, czy się w ogóle uda. Ja uważam, że do końca to się nie uda i ten pluralizm czy eklektyzm w jakimś stopniu pozostanie. Tylko powtórzę to moje pytanie, na które nikt nie zareagował. Pytanie jest takie, czy ten pluralizm, czy ta różnorodność, czy to jest wartość pozytywna, czy negatywna? Ponieważ wiele ludzi na Ukrainie mówią, że negatywna. Że jak mamy trzy cerkwi prawosławne, trzeba mieć jedną. A ktoś mówi, nie, trzy to dobrze, bo jak trzy, to konkurują i nie ma monopolu. Proszę się nad tym zastanowić. Jeszcze od tego, z czym skończył Andrzej. Jeżeli chodzi o nacjonalizm, partia, która mniej więcej można ją uważać za nacjonalistą, ta partia nie dostała się do parlamentu, ponieważ nie podołała progu wyborczego. Na przykład nacjonalistka Irina Farion, która jest taką ikoną swobody, no, też nie dostała się do parlamentu. To potwierdza jakoś negatywny stosunek do nacjonalizmu. Jeżeli chodzi o problemy z regionami w kwestii obywatelstwa, to że ukraińscy socjologowie nie badają, nie prowadzą badań na terenach okupowanych czy w Krymie,
To oczywiście nie prowadzimy tam badań i nie badamy też osób z obywatelstwem ukraińskim na Dniestrzu. Nie miałam okazji o tym mówić. Oprócz Donbasu jest jeszcze jeden region, który jest problemowy, to jest Zakarpacie. Jest tam zagrożenie separatyzmu. Tam są też sytuacje, że dużo obywateli ukraińskich ma też paszporty innych państw, zwłaszcza Węgrów. Ale tam nie ma zagrożenia bezpośredniego politycznego separatyzmu. Jeżeli chodzi o to, że te podziały, to te linie podziału na wschód i zachód nie jest taka oczywista, jak było przed wojną. Powiedzmy tak, na wschodzie większe różnice są między obwodem Dnipropetrowskim a Donbasem. Pewne problemy nawet istnieją tam, ale nie są to różnice tak duże jak niegdyś. Na przykład nawet w samym Donbasie nie są to już te wyniki nie potwierdzają jednolitość tego regionu, tak jak to by było przed rokiem 2014. Mam na myśli tutaj tereny kontrolowane przez Ukrainę. Przeprowadzone tam były badania, że 15% chciały połączyć się z Rosją. Jeżeli mówimy o tych terenach donieckiego obwodu, to było przed rokiem 2013. Teraz jest takich osób około 5%. Czyli widzimy tutaj zmiany. A co jest z tymi osobami, które głosowali w tych regionach na południu i wschodzie, którzy głosowali przeciwko, byli gotowi głosować przeciwko niepodległości, to było, powiedzmy tak, nie większość, a około 40%, jeżeli przeliczyć te. Część z nich powiedzmy, to były inne czasy, to były czasy kryzysu gospodarczego i podczas gdy sytuacja poprawiła się w następnych latach gospodarczo, to i oni dostosowali się do życia w nowych warunkach. I nie można ich nazwać patriotami, ale też dynamika była oczywista z tych wykresów. Czy te różnice narodowe, zmiana w ostatnich latach w jakiś sposób jest podyktowana tym, że badania nie są prowadzone na Krymie? I ja specjalnie zrobiła wykres, który pokazuje dynamikę. Dynamikę w podziale według regionów. I to widać. To widać, że jest to zmiana. Niezależnie od tego, będziemy tutaj uwzględniać Krym czy nie. Jest bardzo, bardzo dobrze widoczna też nie tylko na wschodzie i na południu, ale też w obwodach Ukrainy Środkowej i Zachodniej. Czyli wszystkie ta tendencja obecna we wszystkich regionach. My jeżeli chodzi o problemy numer 1 w gromadzkiej dumce zaraz jest nawet nie problemy. Jeżeli chodzi o wojnę i korupcję, tak o tym nie mówiliśmy, ponieważ korupcja nie jest tematem naszego panelu. My rozmawiamy o tożsamości. Ale wszyscy respondenci zakładają, że te zmiany powinny nastąpić też w tej kwestii. Jeżeli chodzi o zmiany, to one są postrzegane jako niezbędne na poziomie systemowym.
pewne zmiany oczywiście, my powinniśmy rozumieć, że trwa walka z tą korupcją, ale trzeba patrzeć na to zjawisko o wiele szerzej. I w swoim artykule jakiś czas temu napisanym, ciężko przekształcić burdel w świątynię, jeżeli tylko nie zmienić jakieś tam kilka reguł. Procesy społeczne są procesami długiego trwania. Personel nie chce się zmieniać po prostu sam z własnej woli. My mamy taką dziwną sytuację. My mamy korupcję systemową, ale nie mamy osób odpowiedzialnych za korupcję. To byli tamci, to byli źli, a teraz to są swoi. No. I to trzeba zmieniać. To właśnie to jest tak, że mamy tutaj pewną spójność w diagnozach przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i naszych partnerów z zagranicy. Bez wywierania nacisków na władzę z tych dwóch źródeł nie byłoby żadnych zmian, ponieważ nasza władza są zaobserwowani po prostu w sytuacji walki z Rosją, przetrwaniem własnym. I jeżeli wywierać na nich presję, to będą zmieniać się też reguły gry, w tym też dotyczące walki z korupcją. Zaufania nie ma do władzy, jest zaufanie do działaczy społecznych. Do Polski też mamy zaufanie. Do armii około 50% zaufanie. Największe zaufanie jest do wolontariuszy. Więcej mają, cieszą się większym zaufaniem niż kościoły. Do społeczeństwa obywatelskiego jest duże zaufanie. Nie, my pytali. Swego czasu pytali. My do громадян, do kiedyś były w kwestionarzu do tych ochotniczych batalionów, wówczas też była wysoka, ale obecnie ich nie ma. Około 16%. Do innych jeszcze aktorów jeszcze jest mniejsze zaufanie. Jakomu dowierali більше половини громадян. Більше половина, якби хоча б 30. Так, реально, так. Найбільші показники 33. Тобто я до чого, що велика, тому дуже... Просимо користання з мікрофонів, іначе не стаємо в стані тлумачити. Dla tego, żeby właśnie trzeba wykorzystywać pomoc od naszych partnerów, żeby wykorzystać szanse na zmiany. Chciałbym tutaj rozpocząć od gospodarki i doprowadzić z powrotem do gospodarki, bo padło pytanie na temat prędkości reform na Ukrainie. Tu trzeba zrozumieć, czym była Ukraina przed zwycięstwem Janukowicza. Do zwycięstwa Wiktora Janukowicza Ukraina była takim klasycznym państwem z modelem korupcyjno-korporacyjnym zarządzania krajem. Za czasów Janukowicza doszło do przejścia do modelu kryminalnego, a Majdan odwrócił. Był taki roman u braci Strugaccy napisali taką powieść: ciężko być Bogiem. Myśl przewodnia polega na tym, że nie można tak przeskakiwać na schodach rozwoju społecznego. Trzeba iść krok za krokiem, a nie skakać. Więc jeżeli mieliśmy model korupcyjno-korporacyjny, model, zwróciliśmy się potem, weszliśmy na model kryminalny, a teraz wróciliśmy do modelu korporacyjno-korporacyjnego.
korupcyjnego, ale taki model jest zdolny do ewolucji. Ewolucja następuje pod wpływem trzech czynników, czyli społeczeństwo obywatelskie, wpływa na zmianę, po drugie jest presja ze strony Zachodu, czyli sponsorzy wywierają presję i po trzecie nie da się uciec od presji zachodniej, ponieważ przedtem przez 23 lata Kijów mógł brać się pieniądze z Moskwy, ale wówczas nie trafował na Zachód, a teraz mógł też brać się pieniądze z Zachodu, bo gdyby nie brał, no to wówczas byłby tryb na Wschód, a teraz już biorąc pieniądze z Zachodu, przyjdzie spełniać zobowiązania. Zobowiązania po tym, jak bierze się pieniądze od sponsorów zachodnich, ale taki proces zajmie czas. Teraz taki proces przebudowy wewnętrznej zajmie sporo czasu. I teraz pytanie brzmiało, czy aneksja Krymu oraz wojna na Donbasie, czy to nie skomplikowało prowadzenie dialogu wewnętrznego? Czy to jakoś się odbiło na tożsamości wewnętrznej ukraińskiej, ponieważ mamy już ludzi o dwóch paszportach? Jest to teza nieprawidłowa. Ci ludzie mają dwa paszporty ze względu na to, że terytorium jest okupowane. Aneksja Krymu oraz okupacja Donbasu uprościły te procesy w ramach wewnętrznych rozmów ukraińskich. Czyli jeśli chodzi o rozmowę Ukraino-ukraińską, to ten proces został uproszczony, ponieważ już mamy kwestie zasadnicze, czyli do kogo należy Krym, albo z kim walczy Ukraina na wschodzie, albo może inaczej, w zależności od tego, jak odpowiemy na te pytania, no to wówczas widzimy podziały wewnątrz społeczeństwa ukraińskiego. I teraz proces tożsamości nie jest powiązany teraz z przeszłości, nie jest tożsamość nie jest związana z jakąś trudną kwestią naszej przeszłości. Nie przypominam sobie danych socjologicznych, ale chyba w roku 2014 czy 2015 były takie badania, które pokazują, że wówczas Dniepropetrowsku, dzisiaj w Dniepro, 64% mieszkańców tego miasta nie uważają Banderę za bohatera narodowego Ukrainy. Niemniej jednak oni są rzeczywiście takim przyczółkiem Ukrainy na wschodzie. I widzimy, że przeszłość i kawała przeszłość jest mniej istotna z punktu widzenia tożsamości, bo teraz najważniejsza kwestia fundamentalna to jest inna kwestia, prosta kwestia, czyli komu życzysz zwycięstwa, a komu życzysz przegranej w tej wojnie. I jak tylko odpowiesz na to pytanie, no to wówczas już określasz. I więc całe tożsamość zależy od odpowiedzi na to pytanie. Odpowiadając na Państwa pytanie, czy politykum ukraiński może zrzec się Donbasu i Krymu? Tutaj powinniśmy zastanowić się nad statusem Krymu i statusem Donbasu. Półwysep dla Rosji jest dowodem tego, że Rosja jest imperium, suwerennym imperium i Rosja jest zdolna do tego, by kłócić się z całym światem tylko po to, by mieszkańcy Krymu nie uczyli się języka ukraińskiego. A historia Donbasu to jest inna historia. To jest taka dziwna sytuacja, bo przecież to jest ta sama wojna, ale terytorium otrzymuje strona przegrana, a nie zwycięzca. Czyli zadanie Moskwy w tym przypadku nie polega na tym, by przyłączyć Donbas, tylko zadanie Moskwy polega na tym, by wstążkę świętego Jerzego zawiązać na Donbasie i oddać Donbas z powrotem Ukrainie. Niech suwerenet ukraiński otrzyma coś, co będzie miała właśnie taką wstążkę. Zresztą widzimy, że takie coś się zdarzyło w byłej Jugosławii z Republiką Serbską z tym wszystkim, co robił Belgrad po rozpadzie Jugosławii. Więc odpowiadając na Państwa pytanie, czy taktycznie może dojść do tego, że Ukraina nie zgodzi się na reguły narzucane przez Moskwę, jeżeli chodzi o Donbas, czyli czy można legalizować bojówkarzy, czy amnestia jest możliwe, czy można im przekazać kontrolę nad granicą rosyjsko-ukraińską, czyli finansowanie będzie przez Kijów robione, ale polityczny wpływ będzie wciąż moskiewski. Więc wydaje mi się, że tutaj zupełnie naturalnym jest to, że Kijów nie godzi się na takie warunki i to jest normalne. A jeżeli chodzi o Krym, to ciężko mi tutaj wyobrazić sobie polityka
ukraińskiego, który by publicznie mógłby powiedzieć, że Krym nie jest ukraiński. A to wynika z tego, że kwestia krymska jest markerem tożsamości. Jest to marker retoryczny, wcale nie wymaga udziału, ale odpowiedź na pytanie, czy Krym powoduje, że odpowiadasz na kolejne pytanie, komu życzysz zwycięstwa, a komu przegrane w tej wojnie. I dzisiaj sytuacja składa się tak, a nie inaczej. To jest zresztą logiczne, bo dzisiejszy naród polityczno-ukraiński jest kształtowany w oparciu o inny zestaw reguł. Czyli dzisiaj jesteśmy wewnątrz procesu, kiedy to zawieramy na nowo umowy społeczne. Czyli pomiędzy społeczeństwem a władzą, pomiędzy różnymi warstwami społecznymi jest zawierana nowa umowa społeczna, co zajmie sporo czasu. Nie sposób podsumować tej dyskusji, zresztą wcale nie warto, ale myślę, że dla nas tutaj, dla Polaków, którzy tu są, taki ciekawy wniosek można by z tej dyskusji wysnuć, że ta tożsamość narodu, ukraińskiego narodu politycznego kształtuje się w wymiarze z Europą, z Rosją, przeciwko Europie, przeciwko Rosji. Jaki stosunek do państwa, jaka umowa społeczna, socjalna. Natomiast zupełnie marginalne jest kwestia historyczna. I jakoś tak się zdarzyło, że ta Ukraina została wciśnięta, przepraszam, taka ryzykowna, może prowokacyjna teza, pomiędzy dwa narody, Rosjan i Polaków, dla których ta historia jest niezwykle ważna. I stąd temat naszego kolejnego panelu. Ja nie chciałam porównywać polskiej polityki historycznej do Polski, do rosyjskiej, ale jest ważna i niejako próbujemy tę agendę, oczekujemy, że ta agenda będzie także na Ukrainie, a może ją nawet trochę na Ukrainie prowokujemy, ale stąd temat naszej następnej sesji Ukraińska Pamięć Historyczna, na którą serdecznie Państwa zapraszam, ale po lunchu. Także bardzo serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom i w szczególności panelistom.